witam Państwa serdecznie. Witam Pawle. Mam nadzieję, że jestem dobrze słyszany. Prezentacja jest widziana, także przechodzimy dalej do naszych dzisiejszych wykładów. Zastanawiam się, bo dla mnie Zielony Ład nie jest tak optymistyczny, jak na co dzień mam możliwość obcować, ale tak chciałem zażartować, czy to, co było widać na Pani profesor prezentacji, te zielone kreski, czy to czasami nie był ślad węglowy, o którym już coraz częściej mówimy. Ale przechodząc tak zupełnie poważnie do Zielonego Ładu, pomimo tego mojego wrodzonego optymizmu, to powiem Państwu, że nadchodzą bardzo ciężkie czasy. Nadchodzą ciężkie czasy, bo uważam, że skuteczności na poziomie 80-90%, jeżeli mówimy, czy nawet 100% o ochronie roślin, to te czasy już przy niektórych uprawach minęły, przy niektórych za chwilę nadejdą. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, odsyłam do uprawy rzepaku, do skuteczności zapraw, do tego, co dzieje się ze szkodnikami jesiennymi, a te problemy będą nam tylko nawarstwiały się w takich uprawach jak zboża, przy herbicydach, przy insektycydach nadal, przy fungicydach, bo tutaj wcześniej słyszeliśmy o wielu możliwościach, wielu ciekawych fungicydach, nowych rozwiązaniach. Pytanie, czy one wszystkie będą wprowadzone do Europy, to jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa, jeżeli będą wprowadzone, to ile one będą kosztowały? Tutaj często zabiegi powyżej 200 zł na hektar będą normą za jeden zabieg, co w uprawach polowych, powiedzmy sobie szczerze, jest ceną bardzo, bardzo wysoką. Stąd dochodzimy do punktu, w którym musimy powiedzieć, w dobie Zielonego Ładu, skoro ograniczymy wiele substancji, to jak wytłumaczymy sobie ewentualną niską skuteczność zabiegu? Czy to będą jakieś błędy, które popełniliśmy, czy też może nie stosowaliśmy preparatów we właściwych warunkach meteo? I tu widzę ogromne wyzwanie w zastosowaniu preparatów we właściwych, najlepszych warunkach meteo, w jakich możemy je zastosować. Oczywiście Zielony Ład, ja uważam, że jest to szansa, zwłaszcza dla gospodarstw, które bardzo otwarte są na wiedzę, które chcą korzystać z nowych technologii, mają dobre, korzystają z dobrego doradztwa, bo właśnie te gospodarstwa wygrają. Otóż mówimy tu o łączeniu substancji, które już pozostaną na rynku, podniesienia ich maksymalnej efektywności, czy to przez zastosowanie adiowantów, czy też poprzez wykorzystanie maksymalnie dobrych warunków do zabiegu, czy też szybka diagnoza różnego typu patogenów i interwencyjne i bardzo szybkie zadziałanie na chwasty, szkodniki, czy też sprawców chorób. Stąd jeżeli widzimy, że dodatkowo spełniliśmy te wszystkie kryteria, a nadal na przykład nasze chwasty nie zostały dobrze zwalczone, to pytanie, czy możemy odpowiedzieć sobie, czy na naszych polach mamy już odporne chwasty? No i to będzie pytanie, które będzie się pojawiało, o tym też za chwilę Państwu powiem, więc jak już wcześniej usłyszeliście, to nie jest tak, że rynek ochrony roślin śpi i nie ma nowych rozwiązań, one się pojawią. Pytanie, czy będą się pojawiały masowo i w jakich cenach i na jak długo, bo Zielony Ład stawia jednak te bardzo ambitne rozwiązania, więc nowe rozwiązania są. Pytanie, kiedy i w jaki sposób zostaną wprowadzone. Przykład, do końca roku mamy pozwolenie na glifosat. Jeżeli ten pozwolenie na glifosat nie zostanie przedłużone, na dzisiaj nie mamy żadnej alternatywy. Stąd też dla tych, którzy szukają pewnych spiskowych teorii, że wycofujemy stare, a wprowadzamy nowe, lepsze, na którym ktoś lepiej zarabia, no nie zawsze się sprawdza, bo jak widzimy, przy glifosacie nie mamy na dzisiaj alternatywy i pytanie, co zadecyduje Unia Europejska. Czyli widzimy, ograniczamy substancje, a po drugiej stronie z badań, których też miałem okazję uczestniczyć, widzimy, że narasta nam problem odporności. Zobaczcie Państwo, że te żółte punkty na terenie całej Polski, wiem, że słucha nas duża część naszego kraju, więc każdy niech spojrzy na swój region i zobaczmy, żółte punkty to przede wszystkim największy problem z miotłą zbożową. Blisko 1400 punktów zebraliśmy taką miotłę. Skuteczność była tutaj na poziomie 70-80%, czyli można powiedzieć, że praktycznie z 80% tych punktów potwierdziliśmy genetyczną odporność, a w tych właśnie punktach rolnicy zgłaszali nam problem niewłaściwego działania herbicydów. Czyli przede wszystkim zwracamy uwagę na miotłę zbożową. Dalej, w
tych miejscach, gdzie występuje wyczyniec, czyli zielony punkt, również zwracamy na wyczyńca, ale przede wszystkim z chwastów dwuliściennych apelowałbym o monitorowanie skuteczności i potencjalnego uodparniania się habra bławatka, czyli to niebieskie punkty na mapie, czyli jak widzicie Państwo teren, który bardzo mocno Was geograficznie interesuje. Stąd powinniśmy zwrócić uwagę w szczególności na dwa chwasty, na miotłę zbożową i na habra bławatka. Co za tym idzie, jeżeli wchodzimy na pole wiosny, zadamy sobie kilka pytań, jak właściwie przeprowadzić, czy to samemu to doradztwo na polu, czy też stosując właściwe rozwiązania, które poleca nam doradca, który z nami współpracuje. Stąd zobaczmy, po pierwsze wchodzimy, wykonujemy ilustrację plantacji, czy chwasty zostały po jesieni. No oczywiście każdy dobry rolnik to robi. Pytanie dalej, co zastosowaliśmy jesienią, że te chwasty zostały? Czy to były preparaty doglebowe, które jednak bardziej zagrożone są okrojeniem dawek, czy też całkowitym wycofaniem? Czy to były tylko preparaty nalistne i w takiej sytuacji musimy wykonać zabieg poprawkowy wiosną. Musimy odpowiedzieć sobie też, dlaczego pozostałe nam chwasty po zabiegu jesiennym i co może być tego przyczyną, czy niewłaściwe warunki meteo, czy też może mamy już problem z odpornością i właściwie kiedy go mamy. Bo tak naprawdę problem odporności występuje wtedy, kiedy dane rozwiązanie przestaje nam działać. Wcześniej na naszym polu to się sprawdzało, albo na przykład widzimy, że dany chwast nie jest zwalczony, na przykład haber, a na przykład inne chwasty są dobrze pozwalczane, więc zwróćmy uwagę, czy to nie jest problem odporności, ale też proszę odróżnić go od ewentualnie słabszej skuteczności na dany gatunek, bo tu często jest to mylone. Stąd taki sposób prosiłbym, abyście Państwo analizowali Wasze plantacje i co tego Zielony Ład nas nauczy, dobrej analizy i wykorzystania maksymalnie rozwiązań, które są. Podkreślam jeszcze raz, w Zielonym Ładzie, i tego życzyłbym polskim rolnikom, aby właśnie oni byli najlepiej przygotowani spośród rolników Unii Europejskiej i to oni mogli w prosty sposób odpowiedzieć na założenia Zielonego Ładu i dobrze poradzić sobie z tą ograniczoną chemią. Wiemy, że w krajach Europy Zachodniej ten poziom chemizacji jest dużo większy, więc tam będzie to dużo większym szokiem. Stąd uważam, że jest to szansa dla naszych polskich gospodarstw. Stąd analizując sytuację w konkretnych uprawach, no kluczowa dla naszego kraju uprawa zbóż. Zobaczmy w szczególności problem miotły zbożowej. Zobaczmy, że na dzisiaj te literki, które tutaj pokazuję, czy te kody cyfrowe mówią o mechanizmie działania. Jeżeli my mówimy o odporności chwastów, to tak wskazane stosowanie z rozwiązań jesiennych, czyli to, co Państwo wykonaliście jesienią na swoich polach, czyli od piątki, czyli stary kod C2 do trzydziestki, czyli rozwiązanie Q, to są rozwiązania, które w większości możemy stosować albo przedsiewnie glifosat, albo doglebowo, czy też opieramy je na zastosowaniach jesiennych. Zobaczmy, że wiosną, jeżeli mówimy o zwalczaniu miotły zbożowej, mamy tylko dwa mechanizmy, pinoksardan, fenoksapro, czyli mechanizm działania pierwszy i tak zwane sulfonylomoczniki, czy preparaty wykazujące mechanizm działania ARS, czyli grupa druga, tak? Do niej zaliczymy również piroksulam i penoksulam. Stąd jak widzimy, jeżeli Unia będzie ograniczała nam rozwiązania jesienne, a w tym kierunku idzie na przykład ograniczenie o połowę dawki chlorotoluronu lub całkowite wycofanie go z rynku, takie założenia też są analizowane, to bardzo mocno okroimy sobie te rozwiązania jesienne, przez to utrudnimy sobie zwalczanie niektórych chwastów. Stąd tak pomocne będą w tych warunkach adiowanty, czy też wykorzystanie maksymalnej wilgotności gleby i optymalnych warunków pogodowych i aplikacja dokładnie w punkt. Tak jak podkreślam to wielokrotnie, bardzo dobre doradztwo i bardzo dobra lustracja plantacji będzie tu kluczowa. Przeanalizujmy drugi chwast, chwast dwuliścienny, chwast haber bławatek. Zobaczmy, to zdjęcie pokazuje nam też, że niewłaściwa uprawa gleby, czy też niedobry dobór agregatu, który zostawia glebę bardziej zbrylną, czy też gleba, która niestety ma tendencję do zbrylania, w takiej glebie łatwiej mogą wyrastać chwasty. Pamiętajmy, że najlepszy preparat doglebowy będzie działał w zakresie 5 cm.
Jeżeli ta gruda odsłoni nam tą warstwę filmu, spod takiej warstwy bardzo dobrze kiełkują chwasty, więc analizujmy to również na naszych plantacjach. A jeżeli, dlaczego skupiam się akurat na chabrze? Dlatego, że widzimy duży problem odporności przy tym gatunku, a poza tym jest go trudno zwalczyć jesienią, bo zobaczmy, jesienią na dzisiaj mamy tylko bardzo duże dawki chlorotoluronu, powyżej 1000 gramów. Tu uwaga na odmiany wrażliwe na chlorotoluron, ale jeżeli chodzi o wiosnę, mamy tych rozwiązań kilka, ale pamiętajmy, że na tribenuron i na florasulam, czyli wykazujące mechanizm działania drugi, mamy już odporności. Jeżeli to rozwiązanie nam nie działa, zastosowane jesienią, poprawiamy tribenuronem wiosną i znowu nam to nie działa, to kreujemy sobie odporność na naszym polu. W takich warunkach warto użyć substancji jak 2,4-DMCPA, dicamba czy chlopyralid. Stąd przechodząc dalej do kolejnej uprawy, zobaczmy, że rzepak, który jest bardzo cenną rośliną w płodozmianie, przełamuje na monokulturę zbóż. O tym też będą mówiły ekoschematy. Jednak rzepak jest tą rośliną, która też rolnikom daje bardzo zarobić. Zobaczmy, przy obecnych cenach, nawet przy bardzo wysokiej cenie nawozu, no opłacalność, rentowność rzepaku przy cenach, które w tej chwili notujemy na giełdach, jest całkiem przyzwoita. Stąd tak warto zadbać o tą uprawę i dążyć do tego, aby w przyszłości ona również była tym cennym łamaczem płodozmianów. Natomiast zobaczmy, jak wygląda sytuacja w innych krajach. We Francji mamy nienotowany od wcześniejszych lat spadek areału rzepaku poniżej 1 000 000 hektarów. Zwróćmy uwagę, że we Francji nie uprawia się rzepaku, nie mogą tam stosować na przykład rolnicy acetamiprydu, więc opierają się właściwie tylko na prostych preparatach, rosną tam metody biologiczne, ale jak wiemy, rzepaku praktycznie nie da uprawiać się w ekologii, więc przy wycofaniu tradycyjnych, konwencjonalnych metod będziemy mieli tutaj duży problem. Stąd zobaczmy, pozostają nam pyretroidy, tak? Ale Instytut Ochrony Roślin w swoich badaniach wieloletnich stwierdza od lat, tak jak widzimy na czerwono pozaznaczane dla wszystkich pyretroidów, które były badane, czyli alfa-cypermetryna, cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, tauflubalinat czy zeta-cypermetryna, widzimy bardzo duży problem z odpornościami. W kolejnych latach narasta nam, w roku 2020 jest ten problem jak największy, czyli to w ostatnich latach zaczęły się mocno generować te odporności, w szczególności po stronie mszycy brzoskwiniowej. Stąd mamy dzisiaj kilka pyretroidów na rynku. Unia Europejska też mówi o powolnym ich wycofywaniu, a nawet wycofaniu w całości. O takich głosach też się słyszy. Jeżeli przeanalizujemy, co my tak naprawdę możemy zastosować insektycydów w rzepaku, to zobaczmy, no mamy jeden mechanizm działania, czyli mamy mechanizm tak zwany 3A, oparty o wszystkie pyretroidy, z których dwa już wypadają w nadchodzącym roku, czy w obecnym, pozostaje tak naprawdę nam acetamipryd. I tutaj pamiętajmy, jeżeli pozostawiamy monokulturę zbóż, rzepaku i tak dalej, to nawarstwiamy sobie problemy. Jeżeli stosujemy jedną substancję cały czas, tak jak kiedyś stosowaliśmy chlorosulfuron, czyli glin, i nawarstwiły nam się odporności miotły zbożowej, tak samo przy monokulturze stosowania acetamiprydu dorobimy się ogromnych odporności szkodników na właśnie tą substancję, więc zależy nam na tym, na alternatywnych metodach, na metodach o innym działaniu, metodach na przykład mechanicznych, o metodach biologicznych, które w tym momencie możemy wykorzystać, ale pamiętajmy, że one nigdy nie będą tak skuteczne jak metody chemiczne, które jednak, jak widzicie Państwo, w większości, jak przykład indoksakarbu, czy pewnie w przyszłości fosmetu, no stają się już historią. Stąd przechodząc do kolejnej uprawy, która w tym roku ma osiągnąć blisko 2 miliony hektarów, czyli też wielu rolników wiąże duże nadzieje z kukurydzą. Przy braku preparatów to też pytanie, jak będzie w tym sezonie wyglądała dostępność herbicydów w uprawie kukurydzy, to wielu odpowiada sobie na to pytanie. Ale zobaczmy na dzisiaj, jeżeli spojrzymy, lista herbicydów w kukurydzy wygląda, można powiedzieć, dość imponująco, patrząc chociażby na uprawę rzepaku i zwalczanie szkodników. Ale zobaczmy na czerwono bromoksynil, który w zeszłym sezonie wypadł nam z rejestru, substancja, która była składnikiem wielu cennych mieszanin. Ale zobaczcie, nie wiemy, co dalej z glifosatem. Pytanie o terbutylazynę. Od tego roku mamy dość liczne ograniczenie tej substancji, o tym zaraz powiem. Substancja może wypaść w roku 2024, co raczej jest no, tutaj mocno
podrzucane pod dużą pewność. S-metalachlor, czyli substancja, która może być limitowana w przyszłości, pendimetalina, niepewna przyszłość, pytanie co z 2,4-D. Moglibyśmy tutaj wiele jeszcze znaków zapytania zadać, ale zobaczcie Państwo, że pozostaje nam bardzo mocna grupa preparatów sulfonylomocznikowych, czyli tego kończących się na uron, nikosulfuron, rimsulfuron, tak zwane ALS-y wykazujące mechanizm działania ALS, ale to są preparaty, które w większości działają tylko i wyłącznie na listnie, z wyłączeniem na przykład wykazującego mechanizm działania ALS tienkarbazonu, który nie jest sulfonylomocznikiem, ale tutaj za chwilę będziemy mieli bardzo duże utrudnienie, bo ta po lewej kolumna, w szczególności oparta o preparaty doglebowe, będzie albo wycofywana, albo mocno okrojona z dawek. To dzieje się i to staje się faktem, niestety. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale od tego roku mamy ograniczenie stosowania terbutulazyny na tym samym polu, w dawce nieprzekraczającej 850 gramów substancji czynnej na hektar w ciągu 3 lat. I proszę przeanalizować aktualne etykiety, jeżeli ściągniecie je Państwo, ale proszę ściągać je ze stron producentów środków ochrony roślin. I tak na przykład preparat, który jest liderem, jest najczęściej stosowany w Polsce preparatem w uprawie kukurydzy, od tego roku może być zastosowany tylko i wyłącznie raz na 3 lata na tym samym polu. Pamiętajcie Państwo o tym, zwłaszcza wypisując ewidencję zabiegów, bo jeżeli tam wpiszecie źle, przyjdzie kontrola z piorinu, zobaczy, że sami wpisaliście, że rok po roku w monokulturze zastosowaliście preparat z terbutylazyną i jego dawka była powyżej 850 gramów tej substancji czynnej, to po prostu skończycie Państwo z bardzo wysokim mandatem. Więc proszę o tym bardzo pamiętać, bo środowisko rolnicze mało o tym mówi, prasa rolnicza dała o tym wzmiankę w zeszłym roku w maju, kiedy Komisja Europejska to zapowiedziała. Producenci mieli obowiązek zmian etykiety w grudniu, a tak naprawdę prawo wchodzi w życie od teraz, więc proszę pamiętać o tym, aby nie nadużywać tej substancji czynnej, zwłaszcza przy polach, na których mamy monokulturę kukurydzy. Stąd przy ograniczeniu terbutylazyny zwróćmy, że problem będzie polegał na tym, że rozwiązania długodziałające, rozwiązania doglebowe będą charakteryzowały się mniejszą skutecznością. Co za tym idzie, będzie nam pojawiał się problem wtórnej chwastnicy jednostronnej i w tym momencie pamiętajmy, aby stosować właściwe rozwiązania. Ta chwastnica, która jest chwastem ciepłolubnym, pojawia się w drugiej części wegetacji, więc w takich momentach będziemy licznie stosowali preparaty sulfonylomocznikowe, takie jak nikosulfuron, rimsulfuron, folamsulfuron, jodosulfuron i tienkarbazon. Pamiętajmy jednak, że te preparaty wykazują ten sam mechanizm działania, a co za tym idzie, bardzo szybko indukują odporność, więc tutaj niska cena nikosulfuronu w wielu krajach doprowadziła do tego, że mamy już namnożone odporności na chwastnicę jednostronną, czy w szczególności na włośnicę siną i zieloną, więc proszę bardzo uważnie monitorować plantacje, jeżeli stosujecie Państwo te preparaty, a pamiętajmy, że preparaty sulfonylomocznikowe czy też blokujące mechanizm działania ALS, blokują 3 aminokwasy w roślinie. W szczególności robi to tienkarbazon, który stosujecie Państwo łącznie w gotowym preparacie z Seifnerem, ale ta substancja w wielu odmianach kukurydzy doprowadza do jej dużo niższego wzrostu, co widać już gołym okiem, że plantacje są niższe. W takich sytuacjach należy pamiętać, że jeżeli mamy zestresowaną uprawę, a stosowaliśmy mechanizm działania ALS, to on zablokował nam działanie 3 aminokwasów, również w roślinie uprawnej, również w kukurydzy, w buraku czy w zbożach. Blokował nam walinę, leucynę i izoleucynę. Stąd pamiętajmy przy stosowaniu preparatów sulfonylomocznikowych, aby jeżeli wystąpił czynnik stresu, uzupełniać ten stres czy ten niedostatek aminokwasów zewnętrznymi produktami, które będą nam podnosiły obniżenie poziomu stresu czy wzmacniały fizjologię roślin. Stąd jeżeli mamy uciążliwe chwasty w kukurydzy, bo tutaj języczek uwagi najczęściej mamy, czyli takie chwasty jak rdesty, jak błodziszki, zobaczmy, że wypadł nam bromoksynil, więc jeżeli my tworzymy złożone mieszaniny, mieszamy w składzie, dobre doradztwo polega na tym, że mieszamy wiele substancji w opryskiwaczu i może wielu z Państwa do tej pory nawet nie widziało tych chwastów, czy nie miało z nimi dużych problemów, bo stosowaliście złożoną mieszaninę na wilgotną glebę i ta mieszanina miała tam rację bytu skutecznego działania. Natomiast zwróćmy uwagę, że jeżeli mamy problem ze skrzypami,
stosujmy regulatory wzrostu, takie jak 2,4 Dedicamba, Chloperalid. Jeżeli mamy problem z blicą, znowu Chloperalid. Przy rdestach tifensulfuron, przy bodziszkach tu pojawia się duży problem. W skład mieszanin powinien wchodzić bentazon, czy też mezotryn wymieszany z rimsulfuronem, z nikosulfuronem. Te rozwiązania również pomagają nam skutecznie eliminować te chwasty. Powiedziałem Państwu na początku, że duży potencjał drzemie w warunkach meteo. I jeżeli przyjmiemy, że trzy plusy to są warunki standardowe, to zobaczmy, jeżeli wykonujemy zabieg poranny, to bardzo mocno wzrasta nam skuteczność działania, bo roślina ma dużo mniejszą barierę woskową na sobie. Druga kolumna, czyli odporność roślin uprawnych, tak zwana fitotoksyczność, zobaczmy, że spada nam ta odporność rośliny, bo roślina ma mniejszą barierę woskową, przez to może być łatwiej uszkodzona, ale chwasty mogą być lepiej zwalczone. Jeżeli przejdziemy do zabiegu porannego i dodatkowo wystąpi nam rosa, zwróćmy uwagę na to, że mamy tutaj podniesienie skuteczności do najwyższego poziomu, ale odporność rośliny spada nam do bardzo niskiego poziomu i tu wyobraźmy sobie taką sytuację na przykład w burakach cukrowych. Pamiętajmy o tym, że taki zabieg poranny przy rosie może spowodować, że widzimy się z tymi burakami niestety ostatni raz. Najczęściej stosowany termin czy pora wykonywania zabiegu to zabieg wieczorny. Wtedy widzimy, że skuteczność działania trochę nam spada, bo mamy grubą barierę woskową na liściach, ale odporność rośliny bardzo mocno nam wzrasta, bo roślina również pokryta jest barierą wosku, więc nie jest nam łatwo jej pokonać i ją uszkodzić. Ale pamiętajmy, kiedy właściwie wykonywać zabiegi ochrony roślin? Wtedy, kiedy warunki są optymalne. A warunki optymalne, pamiętajcie Państwo o tym, to około 18-12 stopni, nie więcej niż 20, czyli 17-18 stopni i wysoka wilgotność powietrza na poziomie 80-90%, to są najlepsze warunki do działania. Jeżeli takie warunki mamy nad ranem, róbmy zabieg nad ranem. Jeżeli warunki mamy w nocy, róbmy zabieg w nocy. Jeżeli takie warunki mamy wieczorem, róbmy zabieg wieczorny. W ciągu dnia pamiętajmy o oblocie pszczół, więc takich zabiegów nie powinniśmy wykonywać. Pamiętajcie też Państwo o tym, że czasami wieczorem po 20 wykonując zabiegi powschodowe w kukurydzy w maju potrafi być temperatura powyżej 25 stopni, bardzo wysoka wilgotność i wtedy mogą pojawić się uszkodzenia. Pamiętajcie też o tym, że w maju potrafią być wieczory bardzo chłodne, jeżeli jest na przykład zimna zorzka i wtedy mogą pojawić się uszkodzenia w drugą stronę, więc tę sytuację należy monitorować w zależności od tego, jakie warunki meteo mamy. Oczywiście dodatek adiowanta bardzo mocno sprzyja nam podniesieniu skuteczności, ale na przykład źle dobrany adiowant, dodatek na przykład adiowantów olejowych w niektórych rozwiązaniach może spowodować do bardzo agresywnego rozwiązania i uszkodzeń. Na przykład znamy tą sytuację w wielu przypadkach w uprawie buraków cukrowych. Tworząc mieszaninę i dodając do mieszaniny preparaty na przykład mikrobiologiczne, zobaczmy, że podnosimy sobie dodatkowo tą poprzeczkę, jeżeli chodzi o trudność zastosowania pewnych rozwiązań. Stąd właściwie przygotowana mieszanina to taka, w której na początku obniżamy pH, obniżamy twardość, czyli tak zwana zasada zero. Dalej, jeżeli już musimy, makroelementy, w szczególności uważamy na fosfor, dalej mikroelementy, w szczególności uważamy na bor, który przenosimy na sam koniec tej mieszaniny i dopiero środki ochrony roślin w takiej kolejności. Zawiesiny, emulsje, roztwory i na koniec OD. Od pierwszych liter Z, E, R, O, czyli zero, zasada zero. Jeżeli chcesz mieć zero problemów z mieszalnością, rób to w ten sposób. Jeżeli będziesz dodawał preparaty mikrobiologiczne, tu w szczególności uwaga na łączenie preparatów mikrobiologicznych z naturalnymi środkami ochrony roślin, które wykazują działanie biobójcze. Czyli nam zależy na wielu uprawach, na przykład w pomidorach, na tym, aby różnego typu bakteriozy zwalczać, a łącząc dodatkowo pewne preparaty mikrobiologiczne, będziemy zwalczali je już w opryskiwaczu. Więc tutaj też apeluję o tą właściwą kolejność, dobry dobór składników, analizę jakości wody, przede wszystkim wyeliminowanie wapnia i magnezu, które w ogromny sposób wyeliminowane czy sekwestrowane, mówiąc w chemiczny sposób, ułatwiają nam kompatybilność całej mieszaniny. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę.